Dzień dobry, tutaj Szkolne Radio, z tej strony Adam. Czy chciałaby się Pani nam przedstawić? Dzień dobry, nazywam się Justyna Kosecka, mieszkam w Marzeninie. Klasa zaczęła się, kiedy byłam na macierzyństwie 3 lata temu. Do tej pory zostało. Robię głównie kordonkiem na szydełku, czasami też szurkiem, torebki, włóczką kapusty. Gąbki na przykład albo dzwonki usztywniam, to jest luga plus klej na foremkach, czy na gąbki na balonach. A jak jest na Wielkanoc, to jajeczko usztywniam balonami podobnymi. Która z tych prac jest pracą, która najbardziej pani się podoba? No myślę, że aniołki są najładniejsze i storczyk. Storczyk trochę zajmuje czas. A jaka z tych prac była najbardziej czasochłonna? Chyba wierzniki, serwety. Dobrze. Dziękuję za wywiad. Wszystko to było możliwe dzięki wsparciu finansowemu, jakie nasz uczniowski Ludowy Klub Sportowy Sukces otrzymał z Narodowego Instytutu Wolności w ramach programu Nowe FIO na lata 2021-2030.